czasami mnie pytają ludzie, jaki ustrój uważam za najlepszy i im starszy się robię, to dochodzę do wniosku, że najlepszy to byłby absolutyzm oświecony. Dlatego z dwóch powodów przynajmniej. Otóż w systemie takim demokratycznym, gdzie przez głosowanie trzeba coś ustalać, to trzeba do każdego umysłu przekonać parę milionów ludzi. To strasznie długo trwa, no jeden tam w ogóle nie rozumie, o co chodzi, drugi tam mówi, a to bo się boi, że to jego interesowi to zagrozi. A takiego dyktatora to można w 15 minut przekonać. A poza tym to jest tańsze, bo on tam nie musi takiego aparatu utrzymywać i nie musi go tak żywić. Więc dlatego uważam, że no to absolutystów może by było dużo, tylko czy oni oświeceni są, to jest inna sprawa.